tak, tak. To już nie jednodniowy trening z wojskiem. Teraz czeka nas dwutygodniowe szkolenie. Wszystko, dla wszystkich. Wszystko. No prawie. O tym dziś. To jest program wojskopolskie.pl. Adam Krzykowski. Dzień dobry. Kontakt! Modernizacja polskich sił powietrznych. Abramsy na wschodniej flance NATO. Trenuj jak żołnierz. Nowe szkolenia dla ochotników. Garaże i czołgiści z pierwszej warszawskiej brygady pancernej z Wesołej już czekają na zamówione Abramsy. A na najnowocześniejsze myśliwce F-35 czekają lotnicy z Krzesin, którzy właśnie skończyli kolejny etap szkolenia. To najlepsi z najlepszych polskich pilotów i techników. Są świetni, są zaangażowani, są ludźmi, którzy mają odpowiednie doświadczenie, bo przecież są pilotami F-16, tudzież obsługują te samoloty pod względem technicznym, a więc są przygotowani do tego, żeby niejako z marszu podjąć obowiązki. To właśnie ta kadra, którą Państwo widzicie, która dzisiaj dostała certyfikaty, ukończyła to wstępną selekcję i wstępne szkolenie i będzie w przyszłości obsługiwała samoloty F-35, będzie między innymi pochodziła właśnie z tej bazy. To są ludzie, którzy mają doświadczenie w obsłudze samolotów F-16. Doświadczenie, które pomoże w obsłudze F-35 z biało-czerwoną szachownicą. F-35 to najnowocześniejsze samoloty na świecie. W przyszłym roku już trafią w ręce właśnie polskich pilotów i polskich techników. Samolot F-35 jest praktycznie niewykrywalny dla radarów. To możliwe dzięki umieszczeniu uzbrojenia w wewnętrznych komorach. Samolot wyposażony jest w system sensorów zbierających dane, które maszyna może przetworzyć i przesłać do innych jednostek. F-35 może też z powietrza wskazywać cele dla wojsk lądowych. Będą funkcjonalne, będą odpowiadały naszym oczekiwaniom, jeżeli chodzi o odstraszanie, jeżeli chodzi o obronność, dlatego że będą świetnie współpracowały na przykład z HIMARSami. F-35 ma ponad 10 metrów szerokości, ponad 15 długości i ponad 5 wysokości. Maszyna ważąca prawie 30 ton może rozpędzić się do blisko 2000 km na godzinę, osiągając pułap 15 km. Polscy piloci F-16 na co dzień latają z pilotami F-35. To piloci z Holandii, którzy od połowy stycznia pełnią w Polsce dyżur w ramach misji Enhanced Air Policing. Holenderskie maszyny stacjonują w 22. Bazie Lotnictwa Taktycznego w Królewcu Malborskim. Lata tam 8 samolotów F-35, jest to de facto pierwsze tego rodzaju przebazowanie na wschodnią flankę NATO i zatem źródło niezmiernie cennych doświadczeń, nie tylko dla państw NATO, ale również dla nas jako przyszłych użytkowników. F-35 są kompatybilne z samolotami F-16, w które wyposażone są polskie siły powietrzne, oraz FA-50, które zasilą armię już w tym roku. To jest rekord świata. To są samoloty, które zamówiliśmy w ubiegłym roku i już w tym roku trafią na wyposażenie polskich sił powietrznych. To jest wielkie nasze wspólne osiągnięcie. Przede wszystkim będziemy światową elitą. Samoloty F-35 to jest top level na świecie. F-35, F-16, FA-50, no to będzie się składało na jeden spójny system obrony powietrznej, najlepszej w tej chwili na świecie, do której nie każdy ma dostęp. Dostęp do najnowszej amerykańskiej technologii mają najbliżsi sojusznicy Stanów Zjednoczonych. Inwestycje w najnowocześniejszy sprzęt to także inwestycje w nowoczesną infrastrukturę. Rozpoczęliśmy budowę specjalnej infrastruktury, która będzie służyła do tego, aby samolot F-35 mógł w Polsce bezpiecznie latać. Ważne są również kontakty z naszymi partnerami zagranicznymi. Polsko-amerykańskie relacje są najlepsze w historii. Podczas wizyty w Stanach Zjednoczonych premier Mateusz Morawiecki rozmawiał o dalszej współpracy. Historyczne zbrojeniowe kontrakty ze Stanami Zjednoczonymi dotyczą m.in. zakupu czołgów Abrams, wyrzutni HIMARS i systemu Patriot. Leopardy czekają na Abramsy. Pierwsza partia amerykańskich czołgów jest już gotowa i tu do Wesołej trafi jeszcze w tym półroczu. A za 2 lata Polska ma mieć najsilniejszą armię lądową w Europie. Na razie jednak zobaczmy, co dzieje się na wschodniej flance NATO.
Amerykańskie Abramsy opanowały poligon w Nowej Dębie. To polsko-amerykańskie manewry. Takie czołgi jeszcze w tym roku trafią do 18. Dywizji Zmechanizowanej. Zadaniem tego wojska, zadaniem tych czołgów będzie zamknięcie Bramy Brzeskiej, a więc zamknięcie, postawienie tamy nie do przebicia, tamy, która spowoduje, że ewentualnie gdyby agresor zdecydował się na zaatakowanie Polski, to nie uda mu się, po prostu mu się nie uda. Program Polski Abrams wchodzi w decydującą fazę jego realizacji. Fazę, w której bezpośrednio czołgi będą już trafiać do jednostek wojsk lądowych Sił Zbrojnych Rzeczpospolitej Polskiej. Z grupy pierwszych zamówionych 116 czołgów, określonych jako grupa Gapfiller, która odbuduje zdolności bojowe jednostek, które donowały czołgi na wsparcie walczącej Ukrainy, pierwsza partia czołgów już jest wyprodukowana, już jest gotowa. Pierwsze ze 116 czołgów w wersji M1A1 będą przetransportowane przez Atlantyk na przełomie maja i czerwca. Druga partia, ponad 40 czołgów, ma być wyprodukowana w lipcu i trafić do Polski na przełomie sierpnia i września. Ostatnia partia, 60 Abramsów, zasili polską armię na początku przyszłego roku. Zamówienie oraz rozpoczęcie produkcji 116 czołgów w wersji M1A1 w żaden sposób negatywnie nie wpłynęło na nasze główne zamówienie, jakie jest zamówienie 250 czołgów w jej najnowszej generacji, najbardziej zaawansowanych technologicznie, w wersji M1A2 CV3. I te czołgi, zgodnie z wcześniej przyjętym harmonogramem, będą zasilały jednostki 18 Dywizji Mechanizowanej, odpowiednio dwa bataliony w 2025 roku i dwa bataliony w 2026 roku. Od 2018 roku Polska podpisała szereg historycznych kontraktów na dostawy broni ze Stanów Zjednoczonych. Pierwsze umowy z 2018 roku dotyczyły Patriotów, kolejne podpisane rok później HIMARSów. W 2020 roku podpisano kontrakt na zakup najnowocześniejszych samolotów F-35. Jeszcze przed napaścią rosyjską na Ukrainę z rozmysłem zaplanowałem rozwój Wojska Polskiego. Powstał plan modernizacji technicznej w perspektywie do 2035 roku. Teraz ten plan, pracujemy nad jego rozszerzeniem do 2039 roku. Zatwierdziłem największe w historii umowy dotyczące zakupu uzbrojenia dla Wojska Polskiego. Serwisowaniem i częścią produkcji kupionego od Amerykanów uzbrojenia zajmie się polska zbrojeniówka. Amerykanie transferują do Polski nowoczesne technologie, są obecni gospodarczo, rozwijają polski przemysł zbrojeniowy, wspierają polskie siły zbrojne. To jest najlepsza gwarancja naszego bezpieczeństwa. Bezpieczeństwa wzmocnionego stałą obecnością wojsk amerykańskich w Polsce. Bardzo mocno chciałem podkreślić fakt, że powstał w Polsce garnizon w Poznaniu, że żołnierze z tego garnizonu są obecni na stałe w Polsce. To też jest wielkie nasze osiągnięcie. Niewątpliwie takim przedpolem do osiągnięcia tego sukcesu był fakt podpisania 15 sierpnia 2020 roku umowy ze Stanami Zjednoczonymi o wzmocnionej współpracy obronnej. To był fundament, na którym zbudowaliśmy ściślejsze relacje. Przede wszystkim z wojskami lądowymi Stanów Zjednoczonych, ale nie tylko. To także ścisła współpraca z lotnictwem. W tym tygodniu w Polsce wylądowały amerykańskie wielozadaniowe samoloty F-22 Raptor. No, ostro. Umiejętność walki wręcz, ale także przetrwania i posługiwania się bronią. Rusza nowa akcja Trenuj jak żołnierz. To nowa edycja waszej ulubionej akcji, projektu Trenuj z wojskiem. Ale tym razem czeka nas 16 dni prawdziwej przygody. Oddech przodowy! Wesoła, poligon pierwszej warszawskiej brygady pancernej. Dobry uczeń. Oczywiście bardzo ważny, szybko chłonie wiedzę. Tak jak żołnierze dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej chłoną wiedzę, tak za chwilę będą ją też przyswajać kolejni cywile, ochotnicy. To się tak zdaje, że to jest ogólnie krótki,
ale jak się zrobi kilka kółeczek, przykładowo tego toru, to człowiek się już może zmachać, zmęczyć. Kondycja jest ogólnie bardzo potrzebna do tego toru. Też sprawność fizyczna, w sensie podciągania przykładowo na drążku. Sprawność fizyczna przyda się każdemu, kto zechce trenować jak żołnierz. To nowa propozycja polskiej armii dla wszystkich, którzy zamierzają posmakować żołnierskiego życia, ale dotychczasowe formy nie do końca im odpowiadały. Sam się spotkałem z takim oczekiwaniem, że jednodniowe, 8-godzinne szkolenie jest zbyt krótkie, ale jednocześnie ludzie, którzy pracują zawodowo, nie są w stanie więcej czasu poświęcić na przykład poprzez dobrowolną zasadniczą służbę wojskową, czy też poprzez służbę w Wojskach Obrony Terytorialnej. Trenuj jak żołnierz to poszerzona 16-dniowa wersja szkoleń znanych z akcji Trenuj z Wojskiem. Coś dla ochotników, którzy chcą nauczyć się podstaw survivalu, posługiwania się bronią, udzielania pierwszej pomocy i walki wręcz. 2 tygodnie to wystarczający czas, żeby żołnierz, który przychodzi, nauczył się podstaw walki wręcz, podstaw samoobrony. I tak naprawdę tutaj chodzi nam o to, żeby żołnierz miał nawyk trzymania gardy, uderzenia lewy, prawy, prosty i proste elementy związane z samoobroną i z walką w bliskim kontakcie. Cały kurs jest bezpłatny. Ochotnicy mogą nawet liczyć na zwrot kosztów i wynagrodzenie, a zgłosić się może niemal każdy. Każdy ochotnik, który się zgłosi do nas, musi mieć przede wszystkim wiek od 18 roku życia do około 50 roku życia. Musi mieć odpowiednie zdrowie, bo oczywiście będzie przechodził normalne szkolenie, takie jak przechodzą Wojska Obrony Terytorialnej, jak przechodzi rezerwa, czyli to będzie takie zapoznanie z tym wojskowym rzemiosłem na terenie jednostki wojskowej. Trenuj jak żołnierz składa się z 2 etapów. Najpierw jest 2-dniowe zapoznanie się z wybraną przez siebie jednostką. To w kolejne weekendy maja i pierwszy weekend czerwca. Potem 14-dniowy kurs, 1 w lipcu i 1 w sierpniu. Zachęcam też zupełnie młodych ludzi, którzy właśnie odebrali swój dowód osobisty, którzy jeszcze się uczą. Właśnie dla nich organizujemy ten program w okresie wakacyjnym. Macie unikatową szansę potwierdzić swoją dorosłość w praktyce. Założyć na 2 tygodnie mundur żołnierza Wojska Polskiego, złożyć przysięgę wojskową, a później wrócić do swoich szkół. Ale to propozycja nie tylko dla młodych. Zależy nam, żeby jak najwięcej osób było przeszkolonych, żeby jak najwięcej osób wiedziało, jak posługiwać się bronią, żeby jak najwięcej osób wiedziało, jak zareagować w sytuacji trudnej, w sytuacji kryzysowej. To naprawdę opłaci się państwu polskiemu. Szkolenie kończy się złożeniem przysięgi wojskowej i wejściem do pasywnej rezerwy Wojska Polskiego. Zrobię wszystko jako dowódca, również moi podwładni, oficerowie, podoficerowie, żołnierze, aby te 2 tygodnie bycia częścią naszego plemienia wojowników, żołnierzy Sił Zbrojnych, było dla tych z państwa, którzy się na nie zdecydują, najlepszą przygodą. Jak ją przeżyć, to proste. Wystarczy się zgłosić. Albo bezpośrednio do jednostki wojskowej prowadzącej szkolenie, jest ich 30 w całym kraju, albo też poprzez elektroniczny formularz na stronie internetowej www.trenujjakżołnierzwp.mil.pl. Ochotnicy, do zobaczenia na poligonach. Gotów? Tak jest. Ile waży taki pocisk? 28,5 kg. 28,5 kg. Nie jest lekko, a tak właśnie wygląda ładowanie amunicji do czołgu. No, przed ochotnikami prawdziwe wyzwanie. Odebrałem. A co przed nami? Zobaczmy. Na początek obchody 13. rocznicy katastrofy smoleńskiej. Przed pomnikiem świętej pamięci prezydenta Lecha Kaczyńskiego oraz pomnikiem ofiar tragedii smoleńskiej 2010 roku złożono kwiaty. Pamiętali też żołnierze żelaznej dywizji, którzy wzięli udział w sztafecie ze Spały do Siedlec, by uczcić swojego patrona, generała Tadeusza Buka. 10 kwietnia 2010 roku 96 osób, cała oficjalna delegacja lecąca na obchody 70. rocznicy zbrodni katyńskiej zginęła, gdy prezydencki Tu-154M rozbił się na lotnisku w Smoleńsku.
W katastrofie zginęli prezydent Lech Kaczyński, zwierzchnik Sił Zbrojnych wraz z małżonką, szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego generał Franciszek Gongor, najważniejsi dowódcy Wojska Polskiego generał Tadeusz Buk, generał Andrzej Błasik, admirał Andrzej Karweta, generał Włodzimierz Potasiński, generał Bronisław Kwiatkowski i generał Kazimierz Gilarski. Katastrofa odebrała także związanych z ordynariatem polowym duchownych biskupa Tadeusza Płoskiego, arcybiskupa Mirona Chodakowskiego, księdza Adama Pilcha i księdza Jana Osińskiego. Pod Smoleńskiem zginęła cała załoga Tu-154M, kapitan samolotu major Arkadiusz Protasiuk, drugi pilot podpułkownik Robert Grzywna, kapitan Artur Ziętek i podporucznik Andrzej Michalak, a także stewardesy, funkcjonariusze Biura Ochrony Rządu, kombatanci, politycy, pracownicy Kancelarii Prezydenta i działacze społeczni. Teraz będzie ogłoszenie. Ministerstwo Obrony Narodowej zaprasza do udziału w trzeciej edycji konkursu pod kryptonimem Mur, ale historia Wojska Polskiego. Dzięki akcji można otrzymać dofinansowanie na działania patriotyczno-edukacyjne i mural. Na ich realizację resort obrony zaplanował w sumie 1,5 miliona złotych. Wnioski należy składać do 15 maja. Mural w Twojej okolicy może opowiadać o bohaterstwie, sile i odwadze naszych żołnierzy. Dawniej i dziś. Wspólnie uczcijmy Święto Wojska Polskiego. Jak zdobyć dofinansowanie? Zobacz na www.mon.gov.pl. Czas nieco poćwiczyć w towarzystwie czworonogów w Wojskowym Ośrodku Farmacji i Techniki Medycznej w Celestynowie. Podczas kilkudniowego szkolenia przewodnicy psów doskonalili umiejętności udzielania pierwszej pomocy przedweterynaryjnej. W ćwiczeniach uczestniczyli m.in. żołnierze z Litwy, Austrii, Słowacji, Niemiec i Stanów Zjednoczonych. Czworonożni kompanii dla mundurowych stanowią pomoc nie do przecenienia, zarówno na polu walki, jak i podczas codziennej służby. Zwiększają bezpieczeństwo, obezwładniają przeciwnika, wykrywają niebezpieczne materiały wybuchowe, a co najważniejsze, mogą ratować ludzkie życie. Koniec muzyka w wykonaniu terytorialców. W orkiestrze reprezentacyjnej Wojsk Obrony Terytorialnej swoje pasje rozwija blisko 40 muzyków. Wstępują nowi żołnierze muzycy. Pomimo tego, że orkiestra ma swoją siedzibę w Radomiu, to zrzeszamy muzyków pochodzących z różnych stron naszej kochanej ojczyzny. Jest to cudowne uczucie. Możemy równocześnie być żołnierzami i spełniać się muzycznie, więc wszystkich muzyków zapraszam. Kolejne występy wkrótce. Orkiestrę będzie można usłyszeć m.in. podczas zbliżających się uroczystości państwowych. Minister Obrony Narodowej zapowiada, że pierwszy etap szkolenia już w maju. Kolejne w wakacje. Oczywiście będziemy tam z naszymi kamerami. A na razie to wszystko, ale spotykamy się za tydzień o stałej porze. Do zobaczenia!